Można wyciągnąć. Ja tu wygodziłem, bo w locie stał samochód. Weź to przez te sandale i na pogodzenie stał, bo tam dwa, ja go sprawiłem, wyciągnąłem kurtyki, a to chodzi, dalej, nie? A wtedy jeszcze komórek nie było, nie? Widziałam od pani było jakąś grzybę pod ławią, nie? Grzybę basto, ale i po godzinie już nie mogłam nic dostać. No bo to nie można tyle tego zgrzymać. No bo to jest tylko do tego, że rano sobie odpalasz, biegnie pierwszy. A mówiłem 40? Brawo! Zapraszam. Super. Numer setny, idealnie. I mamy jakieś te? Tak, ale nie wchodzimy przed kamerę. No już jedzie, zaraz będzie woda. Już, zaraz będzie woda. Wycenił pan wodę. Nie mam podresa. To już zaraz będzie. No, Ania tam poda. Maskow i Dawid. A będą listy wisiały, nie? Więc sobie pan wpisze na spokojnie. Brawo! Brawo! Zapraszamy po medal! No Kuba, jest noc! Gratulacje! No rodzina moja wspaniale, czuł w moim domu! Jestem do mnie! Brawo! No to ładnie! Już macie wodę! Trochę dalej! Nie, dobrze.
Brawo! Marek jest, dobrze! Brawo! Agnieszka, no pierwsza kobieta. Najbardziej utytułowana zawodniczka chyba powiatu żywieckiego i okolic. A przed nią dobiegł Michałak, Bartosz Michałak Wyszemu i Łukasz Kaczmarek z Gostynia. Podam, że pierwszy raz jestem przed Agnieszką. Pierwszy raz. 8 lat. O, to ma potwierdzenie. Pierwszy raz przed Agnieszką jest pan Matuszewski. Jakby był w górach, byłby chyba szybszy. Pan Maciej Koszarek biegł na metrę. I mamy następnego zawodnika. Jak biegnie, zaraz będziemy wiedzieli, kto to jest. Gratulujemy. To Bartosz Sobczyk z Mchów. Powiat Śrem. Powiat Śrem. Rejon Wękołowy. I mamy następnych zawodników. Teraz zobaczymy, kto to jest. Pan Jacek Szczepaniec ze Śremu i pan Wojciech Cicharski z Szymanowa. A w Szymanowie jest również bieg. Już niedługo, w maju. Zapraszamy. I pan Tomasz Kapusta z Kurnika. Dosłania pan mi zegar. Mój przyjaciel Maciuś pewnie sobie biegnie spokojnie, odlewnia szkoła to... A pierwszym zawodnikiem, historycznym już, który przybiegł w pierwszym biegu wiosennym, cross wiosenny Dąbrowa 2018, był pan Dawid Miaskowski z Leszna, Miastek Team. I czas do... to jest pierwszy rekord do pobicia, 39 minut i 5 i 5 sekund. To jest nieoficjalny rekord, pierwszy rekord biegu, pierwszego biegu wiosennego w Dąbrowie. I mamy drugą panią. Pani Agnieszka Kija, Robatowo. O, to mój teren. Wszyscy, którzy przybiegną dzisiaj, zawodnicy, którzy przybiegną na metę, otrzymują pamiątkowe medale, które są ekologiczne, zrobione z drewna i na takim szarym sznurku zrobionym z konopi. I mamy trzecią panią. Zaraz zobaczymy, kto to jest. Zapraszam. Co, fajnie było lekko? Pani Marlena Nowacka z Piastki. Powiat Gosty. Jak panią nic nie ujmując, ale patrząc na daty urodzeń, to chyba mamy pudło w kategorii. Pan Przemysław Koch ze Śremu.
i pan Maciej Nowacki również ze Śremu. Pan Piotr Urbaniak-Starskie, pan też będzie tu na biec. Pan Bartosz Jackowski, Heklin, o brawo, brawo. Pan Andrzej Matyja, pan Krzysztof Minałowski, pan Marek Różański, ze Śremu wszyscy trzej panowie. I mamy pan Tomasz Grzelka, również ze Śremu. A jest też nagroda dla zawodnika, najlepszego zawodnika okręgu, tak się wyrażę, obwodu szkoły. Przybiegł pan Tomasz Karola ze Sosnowca i pan Piotr Kozłowski z Medlina. Ale już mamy pana Bartosza Jackowskiego z Medlina, czyli pierwszy obwodu szkolnego już jest. Pan Bartosz Kulik, Śrem. Pan Rafał Rybarczyk, Śrem. I pani Lidia, widzę, dobiega jako czwarta pani. Pani Lidia Walkowiak, pan Arkadiusz Jaskulski, pan Robert Cichowski i Paweł Włoch, Szeranowo. No i morsów mamy też, powiedzmy, tak na pół. Pan Michał Marciniak i pan Marek Bartkowiak, oby dwóch panów wyszemu. Ciepło? Ładnie, panowie. Super, była to, tak? Tak. Chyba się. Pan Tomasz Piasecki Zaborową i pan Łukasz Michała ze Śremu. Pan Piotr Starzalski ze Śremu. Pan Arek Kamiński ze Śremu. Jest wycho, dobrze. Pan Tomasz Grublewski z Śremu. I pan Zbigniew Walkowiak również ze Śremu. Brawo Adam! Adam Mucha, Borowiec! Pan Adam Mucha, Borowiec, zgadza się. Chyba sąsiad pana dyrektora. Pan Michał Tomczyński, Dominowo. Uwaga zawodnicy, oddajemy chipy po przebiegnięciu mety. Przypominam, żeby nie biegać z powrotem tutaj przy mecie. Pan Maciej Stachowiak bieg z Poznania. I Adam Dopierała ze Śremu. Przypominam, ściągamy chipy, ustawiamy tutaj w tych skrzyneczkach. I potem dopiero możemy z powrotem sobie na roztruchtanie, tak się wyrażę, pobiec z powrotem. Dzień dobry, witamy. Tak, widziałem cię już, ale mówię tu do jednej na tym miejscu. Patrzyłem na Pan Kamil Posowski. Panie Kamilu, z powrotem. I chipa oddajemy, Sahary do Dąbrowy przybiegł pan Tomasz Żak. I teraz były siatkarz, najspokojniejszy człowiek na świecie, którego znam. Kawy nawet nie piję, bo się zadenerwuję zaraz. Michał Maczkowiak, Starski. Pani Magdalena Michalska ze Śremu.
Cały czas przypominam, panowie i panie, chipy ściągamy z butów i zostawiamy i wtedy możemy sobie chodzić tutaj przy bramie. Pan Zbigniew Szymielski, górnik. A tak tam na wodzie już jest okej? Dobrze. Już byliście na wodzie? Wszyscy. Pan Marcin Urbaniak wysiadł. I tu przyjechałeś od tyłu? Nie wolno to wchodzić, prawda? Pani Bogusława Wojskowiak z Pyszącej. Brawo! Brawo, brawo, drodzy Państwo. Dobiegają następni zawodnicy. Pan Tomasz Mróz, Pyszące i pani Hanna Kazimierczak ze Śremu. Przypominam dla zawodników taka informacja kulinarna, można rybówkę w szkole sobie stosować, także kto chciał pójść, to zapraszamy tam. Pan Tomasz Jakubka ze Śremu przybiegł właśnie. I mamy pan Mateusz. O, pana Mateusza byśmy tu poprosili do nas na chwilę. Panie Mateuszu, poproszę tu do nas. Bo pan pisze w języku Braille'a. Pan Marcin Pazdunczyn, ksiądz wielkopolski. Około godziny 14 przewidywany jest czas na wręczanie nagród. Myślę, że tutaj spokojnie. Rochubeczka, kawa, placek, wszystko tak. Jest. Rochubka, kawa, placek i wszystko to, co pan dyrektor chciał powiedzieć. I mamy teraz na mecie pan Michał Siołek ze Śremu i pan Rafał Woźny z Brodnicy. Pan Kamil Kasprzak ze Śremu. Pani do mnie, pan tam. Pani Julieta Matyja i pan Marek Zgoła, oboje ze Śremu. I mamy następnych zawodników. Pan Jacek Kąskowiak ze Śremu i pan Łukasz ze Śremu. Pan Jarosław Dąbrowski, komorniki i pani Maria Molska, komorniki. Pan Grzegorz Pankę ze Śremu. Pan Marek Rzeź ze Śremu. Pan Jacek Dynyński, Starskie. Pan Leszek Stajnik. Kurnika. Pan Marek Makowski, Śrem. Pan Marcin Kowkowski, Brodnica. Pan Łukasz Musielak, Śrem. Pan Krystian Rozmiarek, Nuciny. Jak było na trasie? Nic
nic nowego, ciężko. Znałem, że jakieś nie było. Czy dowiem, czy błoto było, albo też nie było. Pan Dawid dopierała, mam słowo. Osób już dobiegło, także myślę, że byśmy bliżej końca niż początku. I dobiega pan Damian Gwita, który jest organizatorem biegu, który będzie się 21 kwietnia, biegu ekonoma, tak zwanego parku miejskim w Ślemy, zapraszamy już dzisiaj. Przypominam o chipach, które zdejmujemy z butów i odkładamy do koszyczków. Pani Agata Akuszewska z Puszczykowa. Pan Mateusz Łykowski z Poznania. Jeszcze będziemy coś dołożymy. To będzie już akurat na przejmie, można, ona będzie jeszcze fajna droga. No, jest wymagająca trochę, ale nie jest. Jak tu polecie? No. Adam przyjechał, a był przy wodzie. Adam już tam jechał sobie od tyłu, a pojechał pan Robert Gielgosz. Wszystko odwija się. Czyli on ostatni będzie na pewno na 100%. Tak. O, jeszcze nie ma sporo ludzi, bo widzę, że Gośki, Macieja, Marceliny, no to jeszcze poczekamy. Dobrze, bo to z 80 już jest na mecie, nie? Aha, już. A koło setki jest. No nie, no tam to skończyliśmy. A, no. Bo tam dodatkowy to przyjechało dzisiaj, gdzie poznaczało. Będą puchary za trzy kategorie, w kategorii open i wszystko, kiedyś grupa ode mnie
Dostałem kartki. Słuchaj taty. Ja jestem pełnoletnia. Mogę to robić sukces. Na ile przebiegło? Po malutku tam to stoło Witek, pani Sobie będzie ten nowy. Tutaj pan lepo drogi, żeby nie odchodzić. A przebiegło, tak? No i teraz finisz mamy. Zobaczymy, jak będzie pierwszy za 9:10. Brawo! Pani Anna Sarnecka ze Sieną, pani Katarzyna ten... Dentner? Nie, to dobrze? Tak? Dentner? No to tak jest, nie? No poważną, to jest po prostu. Przecież to proste polskie. Dobrze, szanowni państwo, biegamy dalej. Mamy taką informację, że w kategorii... Uwaga, jedzie samochód, jakbyś mogli odsunąć się tak do płotu troszkę, bo on po przypłocie pojedzie. A ja nie siedzę. On przy płocie pojedzie, tak do... tam się... Dobra. Brawo. Pani Martyna Klauza. Proszę, 2001. Najmłodsza na razie tutaj, fajnie, które przybiegły. Magonio! Brawo! Jakaś radość nieustająca, zaraz zobaczymy. Rodzina! Pani Adama Górna ze Śremu i pani Małgorzata Szymaniak z Tarskiego. Ale kibiców ma ktoś, ale nie ma tyle wybierawcy. Numerem 65, zaraz zobaczymy. Marek Kiganiak-Dąbrowy, a dlatego to tak jest. I biegamy biada, czy dobiegają panie. Zaraz zobaczymy, kto to dobiegł. Pani Anna Kościelniak ze Śremu i pani Natalia Górnek z Tyszowca. Pani Marzenka, widziałaś, mówiłeś, że będzie lekko. O, pani Marzena Łączna z Bochowa. Pani Monika Koch z Boguszyna. Teraz pani Monika Koch, dobrze mówię? W różowym takim. O, Cipa mamy na nodze i go ściągamy tam. Nie Monika? A ja, pani Monika? Jeszcze raz? 38. Pani Marzena Łączna. Tak, no chodź. To przepraszam. To pani Marzena, pani ma taka dobra i zdjęła tego Cipa za przeproszeniem i tam zostawiła? Bo się od drugiej razu bije. Jeszcze nie. Pan Robert Grzebecki, Kalisz, pani Dominika Kowalczyk, Wrocław i pan Maciej Owsiany ze Śremu. Przypominam biegaczom, po przebiegnięciu mety proszę zostawić chipa w tych skrzyneczkach, ponieważ może drugi raz się coś odbić i wtedy nie będziemy wiedzieli, jak tam wyniki. Przekroczyliśmy 90 osób, które już dobiegły do mety. Myślę, że jeszcze kilkanaście osób jest w lesie. Tam na biały.
Pani Aleksandra Kotowska z Brodnicy dobiegła i pani Dorota Bośna z Brodnicy również. To już trzy osoby z Brodnicy? No to się dzieje w tej Brodnicy. No tam ogólnie do Brodnicy nie ma sportowo, ale dobrze, że już jest. Ale dobrze, że już jest. I mamy następne nasze panie, pani Karolina Praczyk ze Śremu, pani Anna Tomczak ze Śremu. O, pani Karolina to w ogóle z Dolska pochodzi, nie? Tak. Brawo! Dobrze. I mamy następne dwie panie. Brawo! Pani Agnieszka Piasecka-Kałużna ze Śremu i pani Marta Trzcińska z Książa z Wolka. Dobra, dobra. Ja tylko się zastanawiam. I mamy teraz rodzinne atmosferze. Wiosna idzie. Brawo! Brawo, brawo, brawo. Zobaczymy teraz jeszcze kto to jest. Tylko biegną panie na metę. Pięknie! Chodźcie, panie. Pani Natalia Szmania ze Śremu, pani Paulina Matuszewska ze Śremu i pani Magdalena Dziewczowska również ze Śremu. W tym samym czasie biegłem tutaj. Przypominamy o chipach, żeby tutaj obejść tam jak najdalej od mety, bo one się mogą drugi raz czytać. No czekamy, bo tutaj jeszcze powinien tutaj nam przybiec. No wreszcie, bo tutaj żeśmy wszyscy płakali. Co tam robiłeś? A na statku, no, no, no. Marcin, można sobie jeszcze, masz telefon do tego gościa, co jedzie w ostatni? No, ale to tam, a co, proszę pan? No czy on, gdzie na tym etapie są, to on będzie kogoś jeszcze w ostatni? On zapewne zbierają jeszcze, wiesz, to nie, on na pewno nie wyprzedzi. Jeszcze na pewno nie ma Macieja Wachowiaka, Marceliny Wachowiaków nie ma. Dobrze, szanowni państwo, czekamy jeszcze, bo jeszcze są na trasie zawodnicy. Za ostatnim jedzie samochód, który będzie
tak zwana miotła, która wszystko wymiata. Do mety, do którego przyjedzie jako ostatni i tu sprawdzimy, czy wszyscy się odbili. To wtedy dopiero możemy powiedzieć, że zakończyliśmy bieg. Brawo, brawo, brawo. Mamy tę biegła pani, zaraz zobaczymy. Agnieszka Brązkowa, jak wyszła? W takiej sytuacji. Strój nie zdobi człowiek. A wnętrze się liczy. Ja nie powiedziałem, że bardzo, tylko ja powiedziałem, że znam. Że tak nie Uwaga, idzie samochód, nie wiem czy chce przejechać, czy nie. A to Marek. A Marek był ostatni i wiadomo. Agnieszka Frontkowa przed chwilą biegła, no. O. Jeszcze Wachowiaki. No podjedź, zobacz. Pani z numerem 90. Przypominamy o teamach, nie wchodzimy? Chyba, że jest to ten. Lepiej zdjąć od razu tego teama, zostawić. Jacek, dźwig potrzebny, żeby się schylić? Pani Magdalena Dziewczowska i pani Agnieszka Wąskowek proszone są, nie Wąskowek, pani Paulina ma też jeszcze chyba? Nie, dobrze, pani Magdalena Dziewczowska i... Dlaczego pani Magdalena ma ci pan zaś poprosimy, żeby się... Daję! Ale tam. A, widzę, dobra. Ale tam to już tak jak miałeś, czy to wiąza? No, ale jest wiąza, no, to już oddaję. Spoko. Mogę to poświadczyć, mam pięć, biegałem. Nie? No. Teraz powiem, że tam... Popela, która zadał...
wydełka. Uwaga, jedzie samochód od strony płotu, będzie przejeżdżał. Nie, on ma tam przejechać. Od strony płotu niech jedzie. Jeszcze dwie osoby są na trasie. Brawo Marcin, Marcelina, brawo! To ostatni pewnie będą. I to są ostatni dwóch zawodników mamy. Chodź Marcelinka do mnie, a ty Marcin gdzieś tam do pani Marceliny. I teraz pani Marcelina, Wachowiak z Mosiny, pan Maciej Wachowiak ze Śremu. I to są ostatni zawodnicy naszego biegu. I teraz zapraszamy wszystkich zawodników, kibiców do szkoły. Na tle muralu. Będzie wystawienie nagród. Także zapraszamy. Przypominam o chipa, kto jeszcze tam ma, czy bucie, to niech włoży. Za jakiego dowiemy w szkole jeszcze najwyżej. Także zapraszamy wszystkich na grochówkę oczywiście i słodkie, kawa, herbata, kto to lubi. I około godziny, mamy godzinę 25 po pierwszej, koło godziny 14 będzie wręczanie nagród. Wyniki jakie jest, jak można zobaczyć? No zaraz, dopiero przebiegł z pawięków przybiegł, nie? Marek ma szczęście do tak. Ale to był nie, nie, to chyba było z nami, to taką większą górkę sobie tak poszedłem.